nastawienie przed meczem? Bojowe. Oby tylko zdrowie pozwoliło. A jaką pozycję na siebie upatrujesz? A to już jest trener od tego, trener wyznaczy. Bardzo chętnie zagrałbym gdzieś w środku pola, ale tam gdzie trener wyznaczy, tam trzeba będzie zagrać. A jak nastawienie przed meczem? Dobrze, dawno nie grałem w piłę, ale myślę, że tego się nie zapomina i wstydu nie będzie i liczę na jakąś brameczkę. Może zwolniaczka, jak powiem w szatni pierwszy wszystko, to będę robił pierwszy wszystko, ale myślę, że tak nie będzie. Jaka pozycja? Ja myślę, że nawet na bramce mogę zostać. Ciekawostkę powiem taką, że kiedyś dostałem nawet powołanie do kadry Mazowsza i to było, nie wiem, z 15 lat temu. Także myślę, łapać potrafię, kopać potrafię. Także te skillsy są. Daleka to już nic nie rozpozna. A Igor, mówiłem ci do mnie taką sytuację. Zaraz ci pamięć wróci, nie? A ja mówię, przepraszam, proszę pana, no starszy gościu, nie mówię, proszę pana, ale my się znamy. A on mówi, co ty, Leszka Sagana nie poznajesz. A jak ja miałem 17 lat, to on miał 37 i od tego czasu, jak ja wyjechałem do Mielca, to go nie widziałem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, proszę, nie. Na Stadionie Narodowym miałam okazję już być parę razy. Dzisiaj jestem na murawie drugi raz i za każdym razem jestem tak samo zachwycona. Mimo tego, że trybuny nie są niestety wypełnione, to ta atmosfera jest odczuwalna. No i przede wszystkim wczoraj po tej murawie biegali nasi reprezentanci, więc jeszcze wczoraj uczestniczyłam tutaj w dużym widowisku, które opuściliśmy w smutnych humorach, a dzisiaj już w zupełnie innym, pozytywnym nastroju wybiegamy tutaj wspólnie się bawić. Jako, że nie ma trenera Wójcika, Świerszczu go zastępuje. Trenerem jest oczywiście nasz Paweł Janas, ale poprosił mnie, żeby powiedzieć kto, jak i gdzie, ponieważ trener już nie pamięta nazwisk. Panowie, idźcie się do tego rozruszać, nie przesadzać spokojnie, ale mięśnie rozwiać, żeby się to nie stało. Jest taka przyjemność. Że nawet dla nich to nie będzie przyjemne. Dla nich nie będzie przyjemne, my sobie się nadawać. Nie dla nich, tylko tam co będą siedzieć, my się patrzą, jak ten zabater. Ktoś tam siedział? Amazing event, very well organized. The people have been amazing, really receiving us in a great way and always very helpful. So thank you, Poland. Thank you to the Polish people and also thank you to Rado. Nie, to nie ma.
Znajdujemy się na Stadionie Narodowym. Dzisiaj Święto Piłki Nożnej 2022. Gościmy jubilatów. Jubilatów olimpijskich z Monachium, jubilatów z Barcelony, jak również dziesięciolecie Stadionu PGE Narodowe. To święto dla całej Warszawy, ale nie tylko Warszawy, dla całej Polski. Gramy, bawimy się i doceniamy tych, którzy zdobyli medale olimpijskie. Jesteśmy rzeczywiście na święcie piłki nożnej. To jest połączenie obchodów 50-lecia złotego medalu z Monachium, 30-lecia srebrnego medalu z Barcelony i 10-lecia Stadionu Narodowego. Ja myślę, że impreza, która jest potrzebna całemu polskiemu środowisku piłki nożnej. Okazja do tego, żeby po raz kolejny docenić naszych medalistów olimpijskich. Szczególnie, że zbyt wiele takich okazji w przeszłości nie było. Liczymy na to, że nasi piłkarze w Katarze napiszą historię na nowo, ale póki to się jeszcze nie stało, póki to nie jest faktem, musimy się cieszyć z sukcesów piłkarzy z przeszłości. Tym bardziej cieszy, że mamy dzisiaj okazję spotkać naszych medalistów, naszych najlepszych piłkarzy i nagrodzić ich trud z okazji tych jubileuszy, o których mówimy. Witam serdecznie. Jesteśmy na PGE Narodowy. Dzisiaj odbyły się 3 mecze. 3 różne historie, bo świętujemy dzisiaj 50 lat złotego medalu olimpijskiego, to jest 72 rok. Również 92 rok Barcelona, srebrny medal i 10 lat PGE Narodowy. Pozdrawiam wszystkich. Kapitalne uczucie zagrać w takim meczu. Tym bardziej, jeśli kiedyś podziwiało się w telewizji tych piłkarzy. Dzisiaj część z nich wygląda już nieco inaczej, są starsi, ale umiejętności pozostały, było to dzisiaj widać. Może ta gra toczyła się nieco wolniej niż w tamtych czasach, ale to było naprawdę coś fantastycznego zagrać naprzeciwko swoich idoli, którzy zresztą zdobyli srebrny medal w Barcelonie i niewiele zabrakło, żeby wtedy wygrali te igrzyska, więc kapitalna sprawa.